Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim. Widziałem to niejednokrotnie w Jerozolimie. Jest takie szczególne miejsce, taki taras widokowy, z którego rozciąga się panorama na święte miasto. Widziałem tam pielgrzymów z Ameryki, z Rosji, z Polski, którzy wysiadają z autokarów, patrzą na to piękne wzgórze i płaczą, płaczą ze szczęścia. Jezus płakał, widząc przyszłość Jerozolimy, wszystkie wojny, wszystkich zabitych, skrzywdzonych, wszystkich ogołoconych, poranionych, cierpiących. Jerozolima wywołuje łzy. Miasto święte, miasto tragiczne. Dokładnie tak, jak każda ludzka dusza. Święta i tragiczna. Do zobaczenia jutro.